Siema, tu Steitinum, a to jest seria Odrodzenia Rzymu. W tym odcinku, przynajmniej na początku, chciałbym się skupić na zagadnieniach związanych z decyzjami dostępnymi w grze. Jest taka decyzja w grze, która jeszcze nie jest dla mnie nawet widoczna, która pozwala odtworzyć Cesarstwo Rzymskie. Drogi do odtworzenia tego Cesarstwa Rzymskiego są trzy. Możemy albo posiadać święte, to pseudo-święte Cesarstwo Rzymskie, które może zostać utworzone z Niemiec. I ta decyzja wymaga od nas posiadania chrześcijaństwa jako naszą główną religię. No i oczywiście Włoch. Druga ścieżka do odtworzenia Cesarstwa Rzymskiego to posiadanie tytułu Cesarstwa Bizantyjskiego oraz wiary już dowolnej, ale musi to być wiara albo prawosławna, albo wiara katolicka, albo wiara helenistyczna, czyli taka, jaką my mamy. No i jest trzecia droga, która jeszcze nie jest dla mnie widoczna, ponieważ wymaga ona od mojej kultury posiadania spuścizny łacińskiej. Obecnie moja spuścizna jest bizantyjska, bo mamy kulturę grecką, więc ta decyzja jest zablokowana, jest niewidoczna. I pierwszym krokiem do odblokowania tej decyzji jest decyzja unifikacji Włoch. Ale unifikacja Włoch także wymaga ode mnie i od mojej kultury posiadania spuścizny łacińskiej, dlatego nie mogę jej na razie podjąć, ale mogę ją odblokować. Ogólnie był taki plan, żeby zhybrydować się z kulturą włoską, ale co ciekawe, kultura włoska jest już prawie martwa. Istnieje tylko w tym tutaj zakątku, w tym hrabstwie. No i jest mała szansa na jakąkolwiek hybrydyzację, ponieważ kiedy istnieje tylko jedno hrabstwo, to tolerancja z inną kulturą sąsiadującą będzie i tak bardzo mała i nie będzie prawie rosła. No ale zależy mi przede wszystkim na spuściźnie łacińskiej, a nie na samej włoskiej kulturze, która i tak jest tylko czymś, co wyewoluowało z kultury rzymskiej. Możemy tutaj zobaczyć kulturę rzymską, która istnieje w grze, ale no, jest to też kultura martwa. Właściwie ciężko powiedzieć, po co ona istnieje w grze. Prawdopodobnie po to, żebyśmy mogli sobie tworzyć własne postaci, które posiadają tą kulturę, albo po prostu na potrzeby przyszłego dodatku, jaki może wyjść. Znając twórców tej gry, no to pewnie będzie taki dodatek prędzej czy później, który będzie kosztował co najmniej 20-25 euro. No ale mniejsza z tym. Mamy tutaj kulturę rzymską, która ma spuściznę łacińską, język łaciński, no i różne takie tam. Ogólnie jest podobna do kultury greckiej w swoich tradycjach, bo widzicie, mają tutaj ekspertów od walki w formacjach, legalizm, wschodnio-rzymskie dziedzictwo, poezję i dziedziczną hierarchię. A moja kultura grecka też ma legalizm, wschodnio-rzymskie dziedzictwo, też ekspertów od walk w formacjach, więc 3 z 5 tradycji rzymskich już posiadamy. Ale jako, że potrzebne mi dziedzictwo łacińskie, no to mogę sobie znaleźć inną kulturę, która ma dziedzictwo łacińskie i sobie znalazłem właśnie taką kulturę. Jest to kultura lombardzka, która ma też spuściznę łacińską i język włoski. Utworzę dlatego też kulturę hybrydową z kulturą lombardzką, ale oczywiście będzie to typowo nawiązanie do kultury rzymskiej, jako że jest to seria Odrodzenia Rzymu. Więc stworzymy sobie kulturę hybrydową i ciekawe, czy gra pozwoli mi dać tej kulturze taką samą nazwę, jak już teoretycznie istniejąca kultura, co prawda martwa, ale istniejąca, więc będzie to kultura rzymska. Rzeczownik zbiorowy. Rzymianie. Przedrostek. Lombardzko, grecko, rzymsko. No, w sumie gra daje taką możliwość plagiatu nazewniczego. Mamy do odblokowania tutaj 2 etosy potencjalne, albo biurokratyczny, albo stoicki. Wydaje mi się, że stoicki bardziej pasuje do rzymskiej kultury. Co prawda ta oryginalna kultura rzymska miała etos wojowniczy, ale to zawsze można zmienić później. Oczywiście spuścizna łacińska, bo o to chodzi. Język albo włoski, albo grecki. Wydaje mi się, że no włoski to i tak nie jest język łaciński. Grecki tak bardziej wydaje mi się, że pasuje tutaj. Jako ta nowa hybryda, ta neorzymska kultura. No możemy mówić sobie w języku greckim, bo ma to chyba więcej wspólnego z językiem łacińskim. No może z językiem łacińskim to nie, ale z tą spuścizną rzymską. No i zwyczaje wojenne, tylko mężczyźni, wiadomo. Teraz tradycje. Eksperci od walk w formacjach na pewno muszą być. Republikańskie dziedzictwo. Myślę, że legalizm. Kara kosztu prawa za rozmiar państwa. No, to się przyda, bo państwo będzie duże. Koszt utworzenia tytułu mniejszy, limit wasali też się przyda. Wschodniorzymskie dziedzictwo obowiązkowo. Izolacjonizm nie. Bizantyjskie tradycje. Myślę, że tak. Ziołolecznictwo nie jest konieczne. Podziw dla wojowników jest konieczny. No jeszcze mamy stań do walki. To jest w sumie... Ofiary śmiertelne sprzymierzeńców plus 10. Przewaga obrońcy. Wytrzymałość ciężkiej piechoty to się przyda. Włóczników też. Ciężkiej kawalerii. Przydałoby się, jakbyśmy mieli jakąś ciężką kawalerię. Obecnie nie mamy, ale mamy ciężką piechotę, więc zbufowanie ciężkiej piechoty i włóczników na pewno się przyda. No to zrobię sobie teraz hybrydę. Jednak nie da. Nie da mi gra możliwości. Ta kultura już istnieje. Przynajmniej z tą nazwą. No to musimy zmienić nazwę. Jaką by tu nazwę dać? Możemy nazwać to kulturą neorzymską. Neorzymianie. Neorzymsko. Jest to najlepsze, na co mogę sobie teraz pozwolić. Więc tak zrobię. Będzie to kultura neorzymska. W sumie możemy zrobić tutaj z takim myślnikiem tą nazwę. Będzie ładniej wyglądało po prostu w grze. Dobra, i to będzie nasza kultura. Teraz już gra pozwala mi utworzyć tą kulturę. Jednak nazwa nie może być splagiatowana. I będzie to neorzymska kultura, którą teraz mamy. I mamy dziedzictwo łacińskie. Więc teraz powinna się odblokować decyzja. Zjednoczenie Włoch. Masz pełną kontrolę nad regionem Illyria. Ok, zobaczymy teraz, co musimy podbić. No nie za dużo, na szczęście. Nieważne. Musimy podbić połowę Imperium Bizantyjskiego. Ale to wszystko po kolei. Skoro mamy tutaj... zlecenie od tej decyzji na podbój tych prowincji, no to możemy od razu zacząć wojnę z Tyrolem. Więc ją teraz zacznę. I po tej wojnie zobaczymy, jakie będą kolejne decyzje. Najpierw zaczynamy wojnę z Tyrolem. I oczywiście muzyka wojenna z Sykiej 3. Klasycznie wystawiam swoich zbrojnych tutaj do walki. No właśnie takich... Tyrolczyków, to nie będzie im potrzeba dużo wojska. Oni mają 2000. Prawdopodobnie będą mieli troszkę więcej niż 2000. Ale nie ma się o co martwić. I będzie błogosławiony Zeus. I teraz jesteśmy głową kultury, więc mamy kontrolę nad innowacjami. To ja bym chciał trebusz, wydaje mi się. Albo kuszników. Kusznicy będą bardziej przydatni, jeśli chodzi o kontrowanie ciężkiej kawalerii bizantyjskiej. A to zdecydowanie będzie konieczne. No, przeciwnik ma trochę więcej wojska. Wydaje mi się, że jako, że to jest wojna religijna, to Bawaria po prostu się włączyła. Bo mogła. Teraz podzielę trochę swoje wojska i skieruję część do innego zamku. Reszta zostanie tutaj. To jest stolica, więc mamy szansę oczywiście na pojmanie wrogiego władcy, a właściwie władczyni. Jest tu drobny skandal na dworze, ale nie szkodzi. Jako, że... suchota. Mój władca prawdopodobnie niedługo umrze. Bo dostał gruźlicy. Nie, suchoty. To na razie jest tylko kaszel. Jeszcze nie jest gruźlica. A jego zdrowie jest jeszcze dobre. No to może pożyje. Ma te wszystkie cechy związane ze zwiększaniem zdrowia, więc... przynajmniej na to się to przyda. Bo no niestety zachorował. Może wyzdrowieje. Zobaczymy. Dobra, mamy tutaj nowe księstwo Tyrolu. Mogę od razu utworzyć tytuł. Mamy trochę zmniejszony koszt tworzenia tytułów. No jest Innsbruck. Innsbruck posiada osadę górniczą. Więc może sobie na razie zostawię tą prowincję. Przyda się. Tak, zostawię ją, tylko muszę zwiększyć tutaj kontrolę. Bo przyniesie ona ostatecznie dużo złota. Ale całego tytułu księskiego to nie potrzebuje. Co prawda jak nadam jakiemuś wasalowi, to będzie nieco obrażony. Ale nie szkodzi. To jest mój syn, który nie jest dziedzicem. Aczkolwiek synowi należy się bardziej tytuł królewski. Damy to jakiemuś po prostu krewnemu. I dostanie Tyrol. Będzie trochę zły za to, że ja posiadam jedną prowincję z tego tytułu, ale to nie szkodzi. Jest też tutaj kolejna cecha, którą możemy wziąć. No mój władca nie wygląda za dobrze. No ale co tu zrobić? Wymuś złoto od poddanych. Albo kontrybucja wasalna. Dobra. Weźmiemy to. W sumie wszystkie cechy z tego drzewka się przydadzą. No i teraz pozostaje podbić resztę tego regionu, a potem planować kolejny najazd na Bizancjum. Aczkolwiek nie będzie to proste, ponieważ jeśli chcielibyśmy mu wypowiedzieć już teraz wojnę, no to on ma 44 000 wojska prawie. Na pewno przydadzą się tutaj kusznicy, żeby skontrolować jego wojska. Jako że będziemy szli w kuszników, to niektóre budynki możemy właśnie zrobić sobie pod łuczników. Łucznicy są buffowani przez te same budowle, które wpływają na kuszników, czyli obrażenia łuczników liczą się także do kuszników, więc zacznę sobie robić obozy wojskowe zamiast tych murów i wieży. Będzie to bardziej przydatne. Mury i wieże nie są przydatne, no chyba że planujecie trzymać tutaj wrogie wojska, żeby was oblegały, ale ja nie planuję. Ja raczej planuję wypowiadać im bitwy w polu. O, tutaj w sumie koszary będą bardziej przydatne. Tutaj jest miasto Świętego Zakonu. No i zamiast wałów obronnych oczywiście obozy wojskowe. Potem jeszcze pastwiska będę mógł tutaj zrobić zamiast tych baszt. Tudzież posterunków wojskowych. I dobra, zajmę się teraz podbajem reszty tych małych prowincji. To nie będą skomplikowane wojny. Ale skomplikowana wojna będzie z Bizancjum. Mam nadzieję, że uda mi się to zrobić w tym odcinku. Właśnie wypowiedział mi tutaj jeden z iberyjskich władców wojnę z Casusem Belli o rekonkwistę Walencji. Więc lecimy sobie na wojnę. Ogólnie on posiada 21 000 wojska, więc ja nie wiem, na co on tutaj liczy. Na pewno tego nie wygra. No 30 prawie tysięcy. Mógłbym oczywiście powołać zakon. Już posiadam 2. Więc oczywiście powołam oba. Tylko że one się powołają niestety... A nie, ten już jest zajęty. Nie, jest zajęty dlatego, że ja już jeden powołałem. Ale dobra, zobaczymy jak się sprawdzają w wojnie ci wielbłądzi rycerze rzymscy. Dobra, powołujemy teraz oczywiście tutaj wszystkie wojska i spróbujemy tutaj poczyścić. Myślę, że to nie będzie zbyt skomplikowana praca do wykonania. Aczkolwiek mogę się mylić, zawsze mogę się mylić. Dosyć długo oni tutaj powstają. Myślę, że dojdzie do jednego oblężenia po stronie przeciwnika. Nasz zakon już tutaj jest, więc nie musicie się naśmiewać, że maksowanie pod zakony jest bez sensu, bo ma sens, zwłaszcza kiedy ktoś nam wypowie wojnę religijną. To na przykład nie jest wojna religijna, ale wielbłądy się przydadzą pewnie. Mamy nową żonę, poprzednia zmarła. W sumie nie obchodzi mnie to, z kim ona będzie spała, szczerze powiedziawszy. No, bitwa będzie tutaj wygrana. Oczywiście, ale tylko 13% postępu wojennego. Dlatego zaczniemy trochę tutaj przesuwać front w stronę stolicy przeciwnika i zobaczymy, czy nazbierają więcej wojska. Wydaje mi się, że raczej nie. 18 stresu, bo jestem rozrzutny. Ciekawe. Ale nie chcę marnować aż tak bardzo złota. O. Wznowiony dżihad, Ares nas ochroni. Zobaczymy. No, zebrali 30 000 wojska, aczkolwiek moje i tak dały radę. Mamy jeszcze jakąś małą pomoc od sojusznika, który ma ze 2000 wojska. Może sobie zachować ten sztandar do kolekcji. Dobra, skończymy tą wojnę. Jeśli chodzi o region w okolicach Chorwacji, no to podbiłem na razie tyle zdążyłem przed wypowiedzeniem mi tej wojny. No, Plus jest taki, że właściwie musimy posiadać całą Chorwację i chyba tylko tyle, więc może to być zagarnięte w ramach jednego Casus Belli od Bizantyjczyków. Co prawda przydałoby się, żeby ten władca zmarł, aczkolwiek nie mogę go zamordować, ponieważ jeszcze nie tak dawno próbowałem to zrobić i niestety się nie udało, więc chyba muszę poczekać, aż mój władca umrze. Zobaczymy. Dobra, idziemy na kolejną bitwę. Myślę, że też bez większych problemów powinna być wygrana. Studiowanie nauki, intryg lub zarządzania. Niech studiuje zarządzanie. Wygląda na to, że zmarł jeden z moich przyjaciół. Na szczęście mój dziedzic żyje. Służy w wojsku jako rycerz, ale niech służy. Jego żona co prawda jest troszkę już niepłodna, więc wyegzekwuję rozwód i może znajdę mu jakąś nową. Zobaczymy, czy ja mam kogoś na dworze. Nie, ale mogę mu na przykład zezwolić na małżeństwo. W sumie już i tak nie mam na to wpływu, ponieważ jest niezależnym władcą. Znaczy, no jest zależnym, ale jest po prostu władcą. Dobra, wygraliśmy tą bitwę, więc ta wojna raczej powinna się odbyć bez jakichś dalszych ekscesów. No to zobaczymy, co się stanie później po tej wojnie. Niestety zabójstwo cesarza bizantyjskiego raczej nie będzie miało sensu w tym odcinku, ponieważ próbowałem już to zrobić i miałem 5% szansy na powodzenie, nawet przy wynajęciu agentów oraz ustawieniu mojego mistrza szpiegów na wspieranie moich ofensywnych spisków. No więc na razie muszę zwiększyć ilość swojego wojska, zdecydowanie jego jakość. Dlatego wprowadziłem absolutną władzę koronną, co zwiększy trochę ilość poborowych, którą mi dostarczają moi wasale. Z racji zmiany, właściwie ulepszenia technologicznego, mogę sobie teraz wziąć więcej moich zbrojnych, zrekrutować, więc zacznę to teraz robić. Mogą się też przydać oczywiście na przyszłych wojnach w Hiszpanii, w Iberii. Tutaj podbiłem też kawałek Burgundii w międzyczasie. Oczywiście tutaj już uporządkowałem, pozostała tylko Chorwacja, więc teraz właściwie jestem już typowo na drodze wojny o Chorwację, a kiedy wojna z Chorwacją o Chorwację zostanie wygrana, to będziemy mogli podjąć decyzję zjednoczenia Włoch i wtedy odblokuje się tutaj decyzja odnowienia Cesarstwa Rzymskiego i będziemy widzieli wszystkie prowincje, które musimy posiadać, żeby takie cesarstwo zrobić. Oczywiście tych prowincji będzie całkiem dużo, zwłaszcza właśnie w Cesarstwie Bizantyjskim, no ale o to chodzi w tej serii, żeby był challenge. No i jeszcze jedna rzecz. Mój syn, ten, który miał rządzić, nie żyje, ponieważ był rycerzem walczącym na wojnie w Hiszpanii, no i został dźgnięty. Więc teraz mam kolejnego dziedzica, jest to kolejny wnuk. No, tamten to chyba też był wnuk, chociaż już nie pamiętam. No, ale teraz król August będzie kształcony militarnie, więc no, zdecydowanie przyda mi się właśnie taki dowódca militarny, który mógłby coś tutaj zmienić jako dowódca. Więc no, kształcę go po prostu w tym kierunku. No i teraz będę zwiększał swoją armię i przygotowywał się pod najazd na Bizancjum. Też kiedy będę już miał dostęp do kuszników, to taka wojna powinna być znacznie prostsza. Jeszcze zostało 23 miesiące do odblokowania kuszników. Ale jeśli właśnie spojrzymy na kompozycję wojska bizantyjskiego, to oni mają głównie ciężką kawalerię, aż 1150 ciężkich kawalerzystów. To jest bardzo dużo. No i 1000 ciężkiej piechoty. A kusznicy mają to do siebie, że kontrują każdy rodzaj wojska, który jest ciężko opancerzony, bo kusze mają duże przebicie pancerza, więc będą zdecydowanie przydatni. No i mamy tutaj te budynki, może nie tutaj konkretnie, ale chyba w Rzymie jest taki. Też nie. Chcę wam pokazać właśnie obozy wojskowe, obrażenia łuczników plus 6%. I buduję teraz te budynki, przynajmniej tam, gdzie mam miejsce. No na przykład tutaj w Ankonie to nie mam, bo mamy tutaj dostęp do przystani oraz pól uprawnych, które są całkiem dobrymi budowlami, jeśli chodzi o ekonomię, ale tam, gdzie właśnie dostępu do portów nie mam, to zacznę sobie budować też takie obozy wojskowe, żeby troszkę zwiększyć obrażenia zadawane przez moich kuczników, bo będą po prostu bardzo przydatni. Rozpocząłem teraz kolejną wojnę z Burgundią o mały skrawek ziemi, ale mam odblokowane kolejne dziedzictwo rodowe. Myślę, że po rozwinięciu już maksymalnie drzewka wojennego, kolejnym najbardziej przydatnym będzie oczywiście krew. Moim zdaniem jest to najlepsze drzewko w ogóle w grze pod rozwijanie pozytywnych cech genetycznych, więc zrobimy sobie tutaj eugenikę rzymską tym razem. No i niestety mój syn nie posiada żadnej cechy genetycznej, na przykład inteligencji albo siły, ale trzeba mu będzie znaleźć po prostu żonę, z którą będzie mógł takie cechy rozwijać w swoim potomstwie. No i teraz cel będzie taki, żeby właśnie ród Olimpusów był jak najsilniejszy pod względem krwi, już nie tylko pod względem militarnym. A w sumie wspominając o kwestii militarnej, no to już mamy kuszników, którzy teraz są testowani w Burgundii i mam już maksymalną ilość takich kuszników zrekrutowaną, czyli 13 batalionów po 100, 1300 łuczników. Myślę, że to może zrobić różnicę na wojnie z Bizancjum, którą chyba niedługo rozpocznę po tej wojnie w Burgundii. Oczywiście teraz nie mogę sprawdzić, ile on posiada wojska, ale on jest akurat zajęty. Zajęty jest. To jest dobry czas, żeby go zaatakować, bo jest zajęty obroną przeciwko wielkiemu państwu abbasickiemu, tudzież bałbekidowemu. No, powiedzmy, ale zakończę najpierw wojnę w Burgundii, teraz jak najszybciej, i wtedy od razu zajmiemy się atakiem na Bizancjum, póki jest zajęty cesarz. Moje wojska już są gotowe. Usunąłem sobie tą całą straż rodową, ponieważ bardziej przydatni na pewno będą na takiej wojnie kusznicy. Na ich miejsce oczywiście dałem kuszników. W międzyczasie wynalazłem trebusze, więc mam teraz trebusze. Drugą najlepszą machinę oblężniczą w grze. Teraz. Jego ojciec umarł, a on cały czas jest na wojnie. Widać, że jego wojska gdzieś tutaj grasują, ponieważ są kupowane prowincje, więc domyślam się, że one tam muszą być. Niestety, jest taki minus, że nie mogę mu wypowiedzieć wojny o całe królestwo, ponieważ władca może tylko raz podczas swojego życia wypowiedzieć wojnę z takim casusem belli, a już raz wypowiedzieliśmy i przegraliśmy, więc chciałbym teraz maksymalnie Bizancjum osłabić. Dlatego chciałbym wypowiedzieć wojnę o tytuł książęcy w okolicach Konstantynopola, bo to najbardziej go osłabi. Ale to będzie tytuł, czekajcie, w sumie sprawdzę, bo nie pamiętam, Tracji. Więc szukamy Tracji w Casusach Belli. Może to chwilę potrwać, bo on ma dużo tych tytułów, ale mam już Trację. No i będzie to klasyczny Casus Belli o księstwo. Robię to po to, żeby Cesarstwo Bizantyjskie osłabić i potem, kiedy już zmieni się u nas cesarz, to wypowiedzieć klasyczną wojnę o całe królestwo, tym razem o Chorwację, i już móc podjąć decyzję o zjednoczeniu Italii pod neorzymskim sztandarem. No to teraz lecimy na Trację. Jest to dobry czas, żeby właśnie wypowiedzieć mu wojnę, bo tak jak wspomniałem, jest zajęty i tutaj ma silnych przeciwników. Oni co prawda chyba przegrywają lekko, ale nie szkodzi. Mogę też poszukać sobie potencjalnych sojuszników. Zobaczymy, czy mam jakieś córki, a mam, więc mogę poszukać im małżonków. Może ktoś będzie chciał dołączyć do tej wojny. Toskania, ale to są moi wasale, to nie będę mógł ich wezwać. Tutaj są Walencjanie. No ogólnie jest tutaj ten problem, że po zreformowaniu tej religii nie mam dużo potencjalnych sojuszników, bo chyba niezreformowanych pogan straciłem jako potencjalnych małżonków, a nie ma za bardzo innych religii, które są nieuznawane za wrogie przez hellenizm, więc no pozostaje porobić sobie sojusze ewentualnie właśnie z moimi wasalami. Co prawda nie będę mógł ich wezwać na wojnę, ale jak już to robię, no to to skończę. Okej, ona już jest zaręczona z jakimś starym dziadem. No to startujemy w Atenach. Właśnie, zapomniałem trochę o rozbudowie Aten, ale to nie szkodzi. Teraz złota nie chcę wydawać, bo będzie mi go dużo potrzebne. Chcę zrobić desant od razu na Konstantynopol, co będzie oczywiście mnie troszkę kosztować, ale złoto mam. Nawet kiedy myślę, że powołam wszystkich żołnierzy, to nie będę tego złota tracił. Oczywiście będzie potrzebny jakiś dobry dowódca. Ten ma jedną cechę pozytywną. O, i jest kolejny punkcik tutaj. Miesięczny dochód za każdy poziom stresu. Niestety mój władca nie jest zestresowany teraz, ale to się może zmienić. Niestety nie mam tutaj za bardzo dobrych dowódców, lepszych od tego, którego mam powołanego. No to trudno. Lecimy na jego stolicę. Jako że jest to chłopiec, który na pewno nie jest teraz na wojnie, tylko siedzi w domu, no to jest duża szansa, że go złapiemy w sumie podczas oblężenia Konstantynopola. To oblężenie, jako że mamy trebusze, będzie dosyć szybkie. Mam nadzieję, że właśnie kogoś złapiemy. Oni już tutaj przypływają. Wygląda na to, że chcą prowadzić działania ofensywne bardziej niż bronić Konstantynopola, ale to nie szkodzi. Ja po zdobyciu Konstantynopola chyba tam wyląduję po prostu i zniszczę ich armię, bo tak by było najlepiej. Niestety trochę zapłacę. Okej, złapaliśmy cesarza, ale jeszcze musimy zniszczyć jego armię, żeby wojna została zakończona. Oni tutaj, no trochę mają tych żołnierzy, ale jak wyląduje w troszkę innej prowincji, to stracę ten modyfikator negatywny za bitwę zaraz po lądowaniu ze statków, więc myślę, że ich po prostu tutaj bezproblemowo teraz rozgromimy. Zwłaszcza, że zaatakujemy ten najsłabszy stack, no i atakujemy ich pojedynczo. Teraz już nie muszę całego Casusu Belli chyba zajmować. Wystarczy, że przyjdę sobie do tego zamku. W 5 miesięcy go ogarnę. August będzie miał cechę lubieżny albo cnotliwy. A, zazwyczaj biorę cnotliwych. Może niech będzie lubieżny. Co tam? No, tylko trzeba zwracać uwagę na to, żeby oni nie odbili Konstantynopola. Niestety troszkę wojska tracę, ale jest tutaj duża szansa, że te wojska wrogie wrócą i będą próbowały mnie zaatakować. No, nieważne. Zdobyliśmy właśnie Trację wraz z Konstantynopolem. No i Konstantynopol to zdecydowanie jest miejsce, które chciałbym sobie zatrzymać jako rzymski cesarz i je kontrolować bezpośrednio. Więc no, trzeba przede wszystkim zwiększyć kontrolę. No i Tracja. Mogę uzurpować od razu od niego tytuł. Nie szkodzi. Dam tu jakiegoś wasala. Może jakiegoś z rodziny, bo on się będzie zawsze oburzał, że ja posiadam Konstantynopol, a rodzina, no to wiadomo, troszkę mniejsza szansa na to, że będzie zły. To otrzyma 2 zamki oraz tytuł Tracji. No i bardzo ładnie. Mamy teraz osłabionego znacznie cesarza bizantyjskiego na wschodzie. Ciekawe, czy on przegrał tą wojnę z tymi ludźmi na wschodzie. Ciężko powiedzieć, bo tej wojny już tutaj nie ma. I teraz będzie miał znacznie mniej wojska, ponieważ po pierwsze spadły jego przychody w złocie, jak nie ma swojej najważniejszej prowincji, Konstantynopola. No i spadła możliwość powoływania poborowych, ponieważ no tutaj tych poborowych będzie można dużo powołać. A on już nie ma swojej najważniejszej ziemi, która miała największy rozwój, więc teraz kolejne wojny z Bizancjum powinny już iść w miarę bezproblemowo. Tym razem nie musiałem im płacić 4000 sztuk złota. Chciałbym jeszcze tą prowincję oczywiście nawrócić i może nawet kulturę tutaj zmienić na neorzymską, ponieważ prowincja z takim poziomem rozwoju bardzo się dobrze przyczyni do ogólnie mojego wzrostu innowacji. A wiadomo, jak będziemy mieli dobre technologie wojskowe, no to będziemy lepiej walczyć. O to w tej serii chodzi, żeby jak najszybciej rozgraniać naszych przeciwników. Może za chwilę pójdę jeszcze na jakąś wojnę w sumie z Hiszpanią, bo czemu nie? Aczkolwiek oni mają 50 000, mają jednego mocnego przeciwnika. To może na razie nie. Trzeba rozgromić jak najszybciej cesarza bizantyjskiego, zwiększyć swoją siłę. Zobaczymy, jak będzie wyglądała moja siła po ustanowieniu maksymalnej kontroli w Konstantynopolu. Tutaj mogę nawet rozbudować zamek i w sumie co tam, rozbuduję go, żeby ta prowincja była jak najmocniejsza, bo na pewno mi się bardzo przyda. No i to by było tyle, jeśli chodzi na ten odcinek. W następnym odcinku chcę się zająć kontynuacją podboju Cesarstwa Bizantyjskiego, wziąć Chorwację, podjąć decyzję o unifikacji Włoch, zjednoczeniu Włoch. Tak wyglądają ziemie, które muszę posiadać, żeby je zunifikować. To nie będzie prawdopodobnie jedna wojna, tylko No właśnie, to są dwa tytuły królewskie. Muszę mieć Serbię oraz Chorwację, ale Serbię to już możemy rozebrać sobie poprzez wojny o Casus Belli książęcy. Musimy też zaatakować Bułgarię, ale jak pokonaliśmy cesarza bizantyjskiego, to Bułgarię też pokonamy. Więc no taki jest plan na następny odcinek. Dziękuję Wam za oglądanie, dziękuję za przypominanie mi o tym, żebym tą serię wrzucał. No i na razie, do zobaczenia w następnym odcinku.